Pokój i dobro. Za nami wizyta braterska naszych gości z Kurii Generalnej, ministra generalnego, brata Massimo Fusarelliego oraz definitora generalnego brata Konrada Cholewy. W dniach od 23 do 27 kwietnia odwiedzali braci naszej prowincji zakonnej. W tych dniach minister generalny miał okazję spotkać się z przedstawicielami braci naszej prowincji. Rozpoczął w Chorzowie od spotkania z braćmi przełożonymi, następnie w Borkach Wielkich spotkał się z postulantami do naszego zakonu, spotkał się z braćmi formacji początkowej w Katowicach, jak również z braćmi chorymi w naszej infirmerii prowincjalnej. Swoje spotkanie miał cały zarząd prowincjalny i w sobotę do Katowic Panewnik przyjechali bracia z różnych domów naszej wspólnoty prowincjalnej. Zapraszamy Was do zobaczenia krótkiej relacji z tego ważnego wydarzenia dla naszej śląskiej prowincji. Statuty generalne w pierwszym punkcie, jeśli chodzi o ministra generalnego, mówią, że jego podstawowym zadaniem, pierwszym zadaniem jest odwiedzanie braci. I taka wizyta, jaka miała miejsce w prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, miała głównie taki cel, odwiedzenie braci. Mów Panie, bo sługa Twój słucha, to temat pobytu naszego ministra generalnego w Polsce. Chciał podzielić się z nami tym biblijnym sformułowaniem, bo są to słowa, które Heli uczy młodego Samuela. Uczy, jak słuchać Boga, ale też słowa, które w życiu świętego Franciszka odegrały ważną rolę. Te słowa niech w naszej prowincji, w życiu każdego brata, niech będą też głęboko w sercu. Wielu myśli, które zostawił nam generał, jest jedna, która szczególnie utkwiła w moim sercu i chciałbym zaproponować całej prowincji, aby każdy z nas popatrzył na siebie jako dar Boży przez powołanie, które realizuje, a przez to, że realizujemy wspólnie, stajemy się takimi poukładanymi puzzlami w rękach Pana Boga, dzięki czemu człowiek, patrząc na nas, na nasze wspólnoty, może zobaczyć twarz Boga. La mia prima impressione è quella di una provincia che ha tante risorse e possibilità, frati ancora giovani che possono dare tanto e che nello stesso tempo sono chiamati a farlo in un momento che per tutti noi nel mondo, anche qui in Polonia, non è facile, è una grande sfida, ma credo che ci sono le risorse, le possibilità per rispondere e per stare in modo nuovo anche qui, in questo paese, ed essere un segno del Vangelo. Ogólnie czuję się bardzo dobrze po spotkaniu z generałem Massimo. Jestem zadowolony, bo dało mi to poczucie takiej rodzinności zakonu właśnie braci mniejszych. Czy oczekiwałeś jakiejś konkretnej wskazówki co do powołania, co do życia w postulacie od generała? Znaczy nie miałem takiego oczekiwania, ale sam generał właśnie dając nam Słowo Boże, a mianowicie fragment z Księgi Samuela, że tak powiem, odpowiedział mi trochę na to powołanie. Dla mnie jako osoby zaczynającej dopiero swoją przygodę z zakonem, generał był zawsze taką postacią bardzo odległą, przez co miałem różne bardzo wyolbrzymione wyobrażenia na jego temat, ale okazało się, że przede wszystkim jest człowiekiem z krwi i kości. Jest człowiekiem jak każdy inny człowiek, co więcej bardzo otwartym. Widać, że zależy mu na tym duchu braterstwa, duchu jedności. Czego oczekiwałem? Myślę, że po prostu rozmowy, dialogu dwóch osób i myślę, że właśnie to dostałem. Była ku temu okazja. Rozmawialiśmy na wiele różnych tematów, ale był to przede wszystkim temat naszej formacji oraz kościoła misyjnego, kościoła w innych krajach, na przykład w Chinach, w Afryce, w Azji.
powiedzieć, że wizyta braterska ministra generalnego, ona ma zawsze dwa wymiary. Można powiedzieć dwa cele. Pierwszy cel to jest właśnie ten. Minister generalny przyjeżdża, aby odwiedzić braci, aby ich swoim słowem umocnić, pokrzepić, dodać im otuchy, nadziei, również wskazać kierunki, bo jesteśmy jedną rodziną wielką zakonu na całym świecie, więc kierunki drogi w dzisiejszym świecie, w którą stronę idziemy razem jako bracia franciszkanie. A drugi cel takiej wizyty to jest również dla ministra generalnego. My pokazujemy nasz świat, naszą kulturę, nasze polskie tradycje. Pokazujemy, jak my żyjemy. I to jest taki drugi cel, który ma za zadanie pokazać ministrowi generalnemu nasz polski świat, nasze prowincje. Wizyta braterska ma to do siebie, że ona, można powiedzieć, wypływa z serca. To nie jest wizyta kanoniczna, która wypływa z prawa kanonicznego, musi się odbyć, trzeba w niej wziąć udział. Natomiast to była wizyta braterska, wypływająca z potrzeby serca odwiedzenia braci. Zakon to coś więcej niż tylko lokalne miejsce, lokalna nasza prowincja. Zakon to bracia na całym świecie. Różne kultury, języki, zwyczaje, różni bracia, nie? I gdzieś dało mi to taki obraz tego, co tak naprawdę tworzymy. Nie jakieś lokalne stowarzyszenie, jakiś lokalny klub przyjaciół, ale tworzymy globalną wspólnotę, która ma nieść światło Ewangelię. Certamente in Europa e anche in Polonia abbiamo più le caratteristiche della tradizione del nostro ordine, della storia della presenza francescana, dalle case al tipo di servizio, di missione, allo stile di vita quotidiano. Nello stesso tempo qui in Polonia sono 20 anni, anzi 30 anni che vengo in Polonia, ma conoscendo i frati più da vicino da 20 anni, vedo anche che i frati sono sempre più vicini al contesto culturale, si fanno tante domande, soprattutto su come trasmettere la fede, per esempio, ai giovani, e vedo anche che lo stile di vita è cresciuto nella capacità di vivere la fraternità, di rapporti veramente fraterni, e questo mi fa molto contento ed è una caratteristica che trovo in tutto il mondo, anche se con i modi diversi. In certi paesi del mondo c'è più calore, più apertura, qui c'è più riservatezza, ma diciamo che il cuore, il nucleo è lo stesso.